dobrze, także witam was bardzo dzisiaj wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie troszkę o Shermanie Firefly, następnej dość przyjemnej szósteczce, którą można pojeździć, jeżeli ktoś lubi spamerskie działka. O damage'u, no niewielkim, no tutaj nie będę się rozwodził na temat pancerza tego czołgu, bo na tych tierach on nie ma pancerza. O różnych aspektach. Jest dość mobilny, powiem wam krótko i naprawdę ma niezłe to działko, które daje radę, ale trzeba uważać na kawał dwójki i na innego typu pojazdy z dużym damage'em wyższego tieru, bo można sobie zrobić kuku. To jest czołg bardziej taki druga linia, a nawet bardziej trzeci. Dobra. Najważniejszą rzeczą jest ładowanie. 382. Jest to czołg kolekcjonerski teraz. W ocie są czołgi kolekcjonerskie. Jak go kupicie sobie za zwykłe pieniądze, trzeba go sobie wyekspić. Także się te czołgi ekspi. I one znajdują się w sklepie. W sklepie znajdują się nacje. Tutaj macie pojazdy kolekcjonerskie, to jest akurat Brytyjczyk. Możecie sobie czołgi, które tutaj są, kupić, po prostu kupić za monety, srebro z gry, któryś jak wam się podoba. Zaczynają się od dwójek, kończą się na przykład tutaj na szóstkach, na brytyjskich. W Rosji są do dziesiątek, widzicie, te 62A, tu jakiś KW-13, arty jakieś, takie inne. Jak jesteście zainteresowani, to sobie możecie tu sprawdzić. O, niszczycie czołgów jak Pantera 2. Możecie sobie kupić, nie ma problemu. Od razu, żeby mieć. To są czołgi zwykłe, które kiedyś były w grze, ale już chyba są wycofane. I to się stały czołgi kolekcjonerskie. Możecie sobie tutaj popatrzeć, poglądać, może coś kupicie. Także za chwilę zobaczycie bitwę z Fireflyem. Myślę, że dość ciekawą, no nie wiem, no dla mnie całkiem przyjemna, dość taka była. Z lekką nutką adreliny. I co ten czołg? No na tych tierach, no fajny. Fajny pojazd, zależy to wszystko od losowania, ale naprawdę da się pograć. Najlepiej grać w plutonie z jakimś czołgiem, który ma walnięcie, tak na przykład KW-2 albo coś w tym stylu, nie? W tym momencie staje się to naprawdę przyjemne. Także teraz zapraszam już na bitwę i do zobaczenia w niej. No, także tak jak widzicie, to jest mapa Hizendorf. Losowanie na ósemki. Tak jak widać tutaj na załączonym obrazku, mamy ósemki, jesteśmy tak bardziej na dole niż u góry. Ale zobaczycie, że całkiem przyjemnie da się tym pograć. Także za chwilę startujemy i zobaczycie, no po prostu zobaczycie. Powiem wam, że po wyekspieniu tego pojazdu, oczywiście też troszkę to zajmuje, ale jeżeli ktoś tam ma wolnego expa, to to leci. I też jednym plusem jest też, że ten czołg też może mieć trolla. Ten troll jest dość przyjemny, dość szybko ładuje, całkiem w porządku. Tutaj wiadomo, gdzie jadę. Raczej nie pojadę tam Mordor, nie będę się strzelał na pancerz. Bo jak wiemy, ten czołg nie posiada żadnego pancerza. Absolutnie żadnego pancerza. Trzeba uważać też na KW-2, bo schodzą. No, on lubi zejść na hita czasami. Bez żadnego problemu jak wejdzie. A wchodzi bardzo, bardzo często. Także jak widzicie, KW-2 to wstecznie i poszli do przodu. O, jest to przykre, jak się dostanie gonga. Mobilność jest całkiem przyjemna, nawet się da dojechać, jak tutaj widać właśnie na załączonym obrazku. Torlamy się wysoło pod górkę i zobaczymy, co się stanie. Także tutaj za chwilę będzie wesoła zadymka. Teraz myślisz sobie, tak, na Mordor nie pojechał, ale pcha się na górę, gdzie są medy. Jest, co my mamy po drugiej stronie z medów? No, coś tam jest wesołego. No, wystarczy, że za MX 1375, nie? To już jest problem dla nas. Do tego mamy typa 59. No dobrze, ale zobaczycie, co tu się stanie. Jedziemy wesoło. Bardzo dobra depresja armaty jest w pojeździe. Można się wychylić i wtedy no stajemy się, zależy też od tieru, nieprzebijalni, ale ogólnie jest ok. Doturlamy się. Oczywiście gąska, no bo jak ja mógłbym trafić i z przebiciem od razu? No przecież to by było nienormalne. No i mamy, widzicie, co tu przed sobą. Typa 64, typ 59 nas atakuje. Przybijamy jego górną płytę. Także jest ok. Naprawdę to działo, jest ok. O dziwo. I sam byłem w szoku, jak on przybija. Przybijam tego typa, nie? Tutaj lekka wycofanka, no bo widzicie, co się stało na tej górze. Tutaj byłem w szoku, że ten typ 59 w ogóle nie chciał zjechać, ale zaczął zjeżdżać. Uszkodzenie krytyczne. Nie dało mi się go strakować.
Nie mogę go strakować. No mnie ignoruje, ale i to jest właśnie chyba jego największy błąd w tym momencie. Także Firefly'a nie można ignorować. Przy tej szybkooszczędności, przy tym działku, który mamy założony, jest to naprawdę niezłe. Co tu? Aha. Śmignął tutaj. Już wiecie, co tu śmignęło, nie? Tutaj miałem wsparcie w pomocy Buraska. Dzięki Bogu, że on tam był za mną, bo inaczej by było już naprawdę po mnie. No. Także tutaj tak bitwa się właśnie przedstawiła. Mamy 1000 damage'u na biegnym T-59, który myślał, że zjedzie sobie na dwie wesołe szósteczki i będzie koniec, ale no niestety nie udało się mu to i koniec był jego, dzięki Buraskowi, który po prostu się wycofał. Uciekł. Może i z jednej strony dobrze, no ale z drugiej strony, czy dałby radę sam, jeżeli by nazwy tu nie było? No nie mam pewności, bo ten typ by przejechał, pojechaliby razem z EBR-em. Może coś by jeszcze dojechało, nie wiem. No, także mi naprawdę przyjemnie się gra. To jest druga moja ulubiona szóstka w WoCie, którą mi się naprawdę przyjemnie gra. Lubię nią pograć. Przede wszystkim w Plutonie. Ten czołg bez ekspienia można dostać tam, gdzie wam wcześniej z garażu pokazywałem, czyli to są pojazdy kolekcjonerskie, jak to się mówi. Możecie ją sobie po prostu kupić, jak macie wystarczającą ilość srebra. Wyekspić i możecie się tym pobawić troszeczkę. Tutaj mam załogę, tak jak mówiłem wcześniej, paroperkową. Teraz ją zmieniłem, bo wypadły mi te świąteczne kobity. Także teraz na moim Firefly'u będzie jeździł skład żeński. Mam nadzieję, że będzie w OK. Ale ogólnie tutaj chyba czteroperkowa załoga była w tym momencie na tej bitwie. Także jest naprawdę fajnie, przyjemnie, wesoło. Można pograć. Naprawdę czasami można pograć na różnych tierach. Zależy też od szczęścia, co wyjedzie na was. No. Na pewno nie próbujcie się bić z ciężkim czołgiem, bo to nie ma żadnego... O, tu depresji trochę brakło, ale to ja chyba za daleko wjechałem. No, także tutaj jeszcze chyba już nie pamiętam, czy ja to coś strzelę, czy nie. Ale chyba już nie zdążę. Także za chwilę jeszcze z garażu tutaj będą plansze. Zobaczycie sobie plansze, jak wyglądają. I tak to wygląda na tym pojeździe. No, typowa bitwa, nie? W WoCie. Na ósemki rzucenie. Dwa fragi, 1400 damage'u. Także zaraz wam pokażę. Tutaj się to zamknie. Z garażu, znaczy z garażu. Plansze po prostu zobaczycie z tej bitwy. Dobrze, także tak prezentują się skrajne końcowe. Widzicie, tutaj mamy pierwszą klasę i chyba więcej nic, Fire of Effect. Także nie jest źle, ale chodziło o to, żeby pokazać wam, jak się tym jeździ. I gdzie to jest? Team Score. Byliśmy tutaj, gdzie my jesteśmy pierwsi. Znaczy pierwsi w... Ja to ułożę może tak. W damage'u byliśmy raz, dwa, trzy, czwarci. Zaraz pod te ósemkami. Następny team zrobił... Aha, dobra, tak to... Nie, tak... Nie, dobrze, tak. Tak to wyglądają się właśnie screeny końcowe. Także jest to czołg kolekcjonerski. Można go sobie kupić. Tutaj nie strzelałem z golda chyba w ogóle. Nie, w ogóle. Nie, strzelałem. 5000. Dobra. Zarobiliśmy na tej bicie 36 tysięcy. Mieliśmy oddanych strzałów 16. 15 trafionych. Penetracji były 11, damage 1441. No. Także to tak właśnie się prezentuje Firefly. Mam nadzieję, że takie bitewki się wam podobały. Że chcecie to sobie na WodRipie, ja tam mam jakieś stare powtórki, możecie sobie pościągać, popatrzeć. Czasami coś ciekawego wrzucę. Bardzo, bardzo rzadko się to zdarza, ale jednak się zdarza. Dobra, także kończę, nie będę wam mówił. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.